Tematem spotkania miała być broń atomowa, czy użycie atomu y, przez przemysł, przez wojsko, y, przez medycynę. Chciałbym na początku zwrócić, przeprosić i zwrócić uwagę, że w czasie takich wykładów, nagrywanych jednym ciągiem, y, dochodzi dość często do przejęzyczeń, ale wszystkie te wykłady mają swój podkład. Artykuła, które można znaleźć w internecie, i tam jest podane dokładne piśmiennictwo, na którym dany artykuł się opiera. Także wszystkich chętnych, którzy chcieliby rozszerzyć swoją wiedzę, zapraszam do artykułów i do przeglądu tego piśmiennictwa. Praktycznie musimy przyjąć dwa założenia takie pewne. Cała edukacja w Polsce od 300 lat jest prowadzona przez ośrodki zagraniczne. W Polsce w 1772 roku powstała Komisja Edukacji Narodowej, praktycznie twór stworzony przez Diponta, czyli Agenta City of London Corporation. Ta instytucja, która dzisiaj zawiaduje 98% całego kapitału na kuli ziemskiej, decyduje także o edukacji w poszczególnych krajach. Przez pierwsze 120 lat cała edukacja była w ręku dworów sąsiednich, czyli Berlina, Wiednia i Moskwy, czyli Petersburga. Po 1918 roku niestety nadal tamci profesorowie, którzy prowadzili dezinformację Polaków przez cały okres rozbiorów, zostali na swoich stanowiskach. Zresztą zupełnie tak samo jak po stanie wojennym nie przeprowadzono dekumanizacji na uczelniach państwowych, czyli ci, którzy najpierw okłamywali Społeczeństwo wyższości materializmu dialektycznego i e, ekonomii materialistycznej nad e, kapitalizmem, czy jakimkolwiek innym e, systemem ekonomicznym, nadal te same stanowiska piastują i piastowali. W związku z tym trudno oczekiwać, żeby kiedykolwiek uległa zmianie, jakakolwiek, e, jakikolwiek system edukacji w Polsce. Niestety to będzie nadal to samo. To także dotyczy. Wszystkich przedmiotów ścisłych. W Polsce jest tylko dozwolone przetwarzanie to, co na danym etapie politycznej poprawności jest uznane. Przykładem jest właśnie atomistyka. Najlepszym dowodem jest fakt, że na ministra atomu, od atomu, wybrano Jerzego Bilika, krawca ciężkiego który od 1962 roku do 70 chyba roku rządził polskim ministerstwem atomu i mianował wszystkich profesorów, docentów i tak zatwierdzał na stanowiska. No, w tej sytuacji jest także oczywistym, jaki mógł być poziom tej edukacji. Miałem wątpliwą przyjemność poznać y, tych ludzi z okazji składowiska odpadów radioaktywnych w Różanach, które podlegały Instytutowi w Świerku. Otóż to był stary fort rosyjski i tam wrzucano odpady radioaktywne, no tak jak się wrzuca, w beczkach, w jakichś tam rozpadających się pakietach. Promieniowanie było tak silne, że skala licznika kończyła się Mniej więcej 5 metrów przed dojściem do komory, w której to się znajdowało. Reszta odpadów leżała w fosie, nieprzykryta. W oddziaływaniu atmosferycznym śnieg, deszcz, wszystko to spadało i ściekało do gruntu. Wiemy to na pewno, bo badaliśmy wodę, która z tego portu płynęła do Narwi i wszędzie był. Radioaktywność stwierdzana. Także nie ma wątpliwości, że z tych opadów te beczki wszystkie były przerdzewiałe i to wszystko wypłukiwało się do rzeki, której potem było ujęcie wody pitnej. To obrazuje, jaki był rzeczywisty stan polskiej atomistyki, i jak zwracano na to uwagę. Że instytucje te w ogóle nie interesowały się losem mieszkańców, którzy opłacali ich utrzymanie, najlepiej świadczą wybuchy tak zwane testowe min atomowych na Białorusi, które w latach 67-66 przeprowadzano. W sumie na Białorusi 8 takich min rzędu 50 kiloton wysadzono. W Polsce skażenie było bardzo dużo większe w tych rejonach podlaskich, Przygranicznych niż po Czarnobylu, ale oczywiście żadna informacja do społeczeństwa nie dotarła i nikt nie zabezpieczył mieszkańców tamtych okolic. Podobnie zresztą było po Czarnobylu, gdzie informacja o skażeniu przyszła kilka dni po fakcie i dopiero w ten czas zaczęto rozdawać jod. Efekt był tego taki, że mamy w tej chwili niedoczynność tarczycy u większości roczników 86-87 w Polsce. Wracając do historii, do początków tej atomistyki. Otóż pierwszymi, którzy się naprawdę tym zainteresowali byli Niemcy. I to nie ulega żadnej wątpliwości. Yy, oczywiście nazwiska są różne, wymieniane Duńczyków, Niemców, yy, nawet Japończyków, czy yy, mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Ale pierwszy reaktor, pierwszy reaktor powstał w Monachium już w 1936 roku. Bo w 1936 roku duża część Monachium była zasilana prądem z elektrowni atomowej. Dodatkowym dowodem, że to Niemcy zaczęli jest fakt, że po 1945 roku, kiedy podczas operacji Drost kilka milionów Niemców zostało ewakuowanych do Ameryki, w tym cała kadra naukowców zajmujących się atomem i rakietami, do Argentyny. Argentyna była pierwszym państwem, który w 1958 roku już posiadał reaktor, elektrownię atomową, rzekomo dla celów cywilnych. Proszę zauważyć, że w Argentynie przed 50, 50. latami w ogóle nie było mowy o żadnej atomie, o żadnych fizykach jądrowych, i tu nagle, jako pierwszy kraj na świecie, zbudowali elektrownię jądrową. No nie kto inny, tylko właśnie gałczos, jakieś tam pastuchy i tak dalej. Co jest oczywistą fikcją. Elektrownię zbudowali inżynierowie niemieccy, i to tak doskonale, że ona do dzisiaj pracuje. Pomysł na to, żeby wykorzystać. Uran, czy pluton, ostający w wyniku pracy tej elektrowni do broni atomowej, do broni masowego rażenia, powstał już przed wojną, ale są tylko trzy informacje zawarte w niektórych pamiętnikach generałów niemieckich. Otóż podobno w 1942 roku użyto pocisków atomowych zawierających. Uran w walce z Rosjanami. To hałbit 155 mm. Okazało się, że zniszczenie jest tak duże i y, popalone zwłoki żołnierzy są tak makabrycznym widokiem, że generałowie niemieccy napisali do dowództwa Oberkommando der Wehrmacht, że używanie tej broni znacznie osłabia morale własnego wojska i w związku z tym nie powinno być używane. W tym samym czasie, kiedy Niemcy pracowali nad Brąbą atomową i co najmniej trzy takie wybuchy były, między innymi jeden niedaleko Borholmu, takie prace prowadzili także Japończycy. Japończycy mieli znacznie więcej akceleratorów i lepszych niż w tym czasie Stany Zjednoczone. Poza tym Siemens opracował wirówki, które Pozwalały rozwinąć prędkość do 100 nawet 150 tysięcy obrotów, kiedy amerykańskie miały w tym czasie tylko około 60 tysięcy obrotów. To, że Japończycy posiadali taką broń, to też wiemy już od co najmniej 1945 roku, dlatego że w Korei Północnej jest to gdzie do dzisiaj znajdują się zakłady atomowe tym razem Korei Północnej i produkują tą broń atomową, już w sierpniu, 11 sierpnia dokonano wybuchu atomowego. Zatrudniono tam ponad 50 tysięcy robotników i techników, 5 tysięcy inżynierów i 11 sierpnia dokonano pierwszego wybuchu na morzu, gdzie opis tego wybuchu jest zupełnie taki sam jak późniejsze wybuchy amerykańskie na atolu Pikini czy, czy inne. Dlaczego ani Japończycy, ani Niemcy nie użyli broni atomowej w wojnie do dzisiaj nie wiadomo. Spór trwa cały czas. Oczywiście najlepiej rzucić to, że nie posiadali tej, tej broni. Nie jest to prawdą. Posiadali tą broń i o tym już dzisiaj można spokojnie mówić. Opowiem teraz o stanie zaawansowania broni w różnych krajach. Zacznijmy od Niemców. Niemcy rzekomo nie posiadali żadnej broni, według oficjalnych danych, nie potrafili jej skonstruować, Podobno pracę prowadzili, ale na przykład nazwisko Manfreda von Arden jest w ogóle nieznane, a ten pan y, opracował metodę rozdziału za pomocą termiczną, nie wirówkową tylko termiczną i taką metodę wprowadził także w Japonii, bo był tam kilkakrotnie. Czy Niemcy posiadali reaktory czy nie? Nadal trwa dyskusja, nadal jest to jest, yy, są głosy zaprzeczające temu faktowi. Ale 28 kwietnia 1945 roku tak zwany podwodny transportowiec U-238 wypłynął z Hamburga, posiadając na swoim pokładzie yy, 3000 kg wzbogaconego uranu. W jaki sposób kraj nieposiadający reaktorów. Potrafił wyprodukować zbogacony uran nie podaje nikt. Natomiast faktem bezpornym jest, że ten uran posiadał, że znajdowali się tam przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i fizycy niemieccy, którzy po poddaniu się w dniu 8 czy 9 maja Anglikom zostali przetransportowani do Stanów Zjednoczonych. I mamy kolejny problem. Stany Zjednoczone na początku maja dokonały bombardowania Tokio, gdzie zginęło ponad 300 tysięcy ludzi. Był to wielogodzinny, dywanowy nalot yy, zwykłych samolotów, zwykłymi bombami obrzucania miasta. Czyli innymi słowy, w maju 1945 roku Amerykanie nie mieli żadnych szans na wybudowanie bomby atomowej. Natomiast już w sierpniu, na początku sierpnia, dwie takie bomby zostały rzucone. Tłuszczoch znaczy, i mały człowiek. Jedna bomba została rzucona, pierwsza na Hiroszimę i druga 9 sierpnia na Nagasaki. W Nagasaki znajdował się obóz dla jeńców amerykańskich. O tym się też nie mówi, ale część Amerykanów została w czasie walk wzięta do niewoli i taki obóz znajdował się na Nagasaki. Do dnia dzisiejszego nie opublikowano żadnych informacji, ilu z tych żołnierzy zginęło w wyniku wybuchu tej bomby, i co z nimi zrobiono, jak chorowali później. To są wszystko dane tajne. W 1996 roku była konferencja naukowa w Berlinie, gdzie m.in. miałem przyjemność spotkać się z burmistrzem Hiroszymy, który opowiadał, że do lat 80., drugiej połowy lat 80., wszystkie dane dotyczące, Bombardowania Hiroshima czy Nagasaki były tajne. Czyli tylko lekarzom amerykańskim wolno było przeprowadzać badania tych ludzi, i tylko lekarze amerykańscy posiadali dokumentację. Jest kilka nieporozumień dotyczących Hiroshimy. Otóż w chwili obecnej wiadomo, że więcej ludzi choruje na raka na, mieszkających na obrzeżu miasta niż w centrum. Oczywiście zwolennicy. Atomu twierdzą, że duże promieniowanie jądrowe nie szkodzi, bo najlepszym dowodem jest właśnie Hiroshima, gdzie ci mieszkańcy, którzy w epicentrum przeżyli, tam mieszkają, są zdrowsi niż ci, którzy mieszkają na obrzeżach. Jest to wirutne kłamstwo, dlatego że całą ziemię z epicentrum Hiroshimy na metr głębokości wywieziono do pełnych granic i na obrzeżach ona została i dlatego ci ludzie cierpią bardziej niż inni. Jest zjawisko, które nazywa się hibashiku. To są dziewczyny, wnuczki ofiar bombardowania sierpniowego. Dziewczynki te są, czy panny te są bezpłodne. W związku z tym, że w Japonii istnieje niejaki obowiązek, w cudzysłowie urodzenia potomka, to te dziewczyny nie znajdują partnerów, no bo ktoś nie chce żenić niepłodną dziewczyną i dlatego one wyjeżdżają z swoich miast na inne wyspy szukają gdzieś indziej szczęścia i noszą nazwę Hibashiku. Czyli w trzecim pokoleniu po promieniowaniu, po napromieniowaniu występuje bezpłodność, czyli matryca jest tak zmieniona, że organizm odrzucają i, i te kobiety nie mogą rodzić. Japończycy wyprodukowali taką bombę co najmniej jedną, którą 11 sierpnia zdetonowali w Kamanie w Korei Północnej. Prawdopodobnie druga została użyta też, ale dokładnych danych na ten temat nie ma. Są tylko przesłanki, które mówią, że w sierpniu 1945 roku Japończycy użyli także taką bombę na granicy czy na morzu obszarze Korei Południowej, czyli tam na dole Półwyspu. Oprócz Japończyków, Niemców, którzy byli partnerami, trzecim partnerem, o którym się nie mówi i został wymazany, jest miłująca pokój Szwecja. Wbrew temu, co się mówi, Szwedzi także dokonali wybuchów atomowych i to sześć razy co najmniej, zostawiając tych y no nie Eskimosów, jak się nazywają tamci, Lapończyków yy, bez opieki medycznej. Szwedzi przez cały okres okupacji, cały okres wojny współpracowali z Niemcami. Większość towarów strategicznych typu Wolfram była zakupywana z Argentyny przez Szwecję do Niemiec. Tak samo współpraca fizyków czy naukowców niemieckich i szwedzkich istniała przez cały okres wojny. Już od 1945 roku w Szwecji powołano specjalną instytucję, która zajmowała się opracowaniem planów strategicznych budowy bomby atomowej. Brał udział w tym od 1946 roku koncern AB i w 1951 roku parlament podjął decyzję o budowie co najmniej sześciu bomb atomowych. Te bomby o masie 600 funtów, 6 ton i 60 kiloton wybudowano i eksploatowano między 1956 a 8 rokiem. Potem program wstrzymano no podano, że celowość wybuchów jest nie, nie oszacowana, nie ma wskazań do tego rodzaju dalszego rozwijania przemysłu, ale Szwecja do dnia dzisiejszego ma problem z odpadami radioaktywnymi, ma elektrownie atomowe i tak naprawdę nie wie do dzisiaj, co z tym zrobić. A to jest relikt epoki II Wojny Światowej, gdzie Szwecję namówiono na budowę takich, że reaktorów i bomb atomowych. Sprawa wyszła na jaw 4 lata temu, kiedy duński tygodnik opublikował dokładny kalendarz i historię szwedzkiej bomby atomowej. Jak wiadomo, w Polsce o tym się w ogóle nie wspomina, bo Szwecja to jest kraj miłujący pokój, więc jak to można ich do mordowania biednych Lapończyków. Podnieść. Sowieci. A także nieprawdą jest to, co się podaje, że jakiś tam kurczatów, jakiś tam Rosenbergów, małżeństwo przekazało Stalinowi bombę atomową. Rosjanie doskonale wiedzieli o budowie elektrowni atomowych i reaktorów i produkcji uranu wzbogaconego w Korei Północnej i na trzy dni przed dojściem tam Amerykanów kilkutysięczny desant rosyjski wylądował i pięć tysięcy tych techników, inżynierów przetransportowano do Moskwy. I to jest grupa, która zbudowała pierwsz, w 1948 roku pierwszą bombę atomową. Potem bombę wodorową. O tym się też nie mówi. Cały czas się podaje, że to jest własna produkcja rosyjska i dzięki... Yy, w zdradzie małżeństwa Rosbergów, udało się coś tak takiego wybudować, a naprawdę budowali to inżynierowie przeszkoleni przez Niemców, a w Japończyków. Zupełnie podobnie jest sprawa z bronią jądrową w amerykańskim wydaniu. U nas się podaje, że niejaki Oppenheimer był twórcą bomby atomowej, że był głównym dyrektorem tego całego Los Alamos i tam powstała bomba atomowa. Jest to nieprawda. Oppenheimer był rzeczywiście przez kilka miesięcy, w 1944 roku dyrektorem ośrodka Los Alamos, ale ze względu na powiązania i sympaty komunistyczne został wyrzucony. Czyli na kilka miesięcy, kilka właśnie, 8 miesięcy przed konstrukcją bomby atomowej, został zwolniony z tego środka i wyrzucony. W maju 1945 roku Amerykanie jeszcze nie mieli pojęcia o bombie atomowej i nie potrafili jej zrobić. Dopiero jak otrzymali te 3000 kg wzbogaconego uranu i tych naukowców niemieckich, którzy to robili, potrafili skonstruować bombę atomową, którą eksploatowali yy, na początku w Hiroshima i później w Nagasaki. I to było wszystko, co im się udało uzyskać z tej uranu uzyskanego od Niemców. Potem nastąpiła prawie 8-letnia przerwa i dopiero po 8 latach zaczęły się normalne testowania bomb atomowych. Koszt takiego eksperymentu jest bardzo duży, bo wynosi ponad 100 milionów dolarów, gdyż odpowiednie wiercenia muszą być na głębokość około 300-400 metrów. Dopiero potem można dokonać detonacji. Jeżeli się natomiast dokona detonacji na mniejszej głębokości, to cała chmura radioaktywna idzie w powietrze. Generalnie przyznaje się, to można taki filmik znaleźć na YouTubie, gdzie pewien Amery y, japoński naukowiec pokazuje ile wybuchów tak zwanych testowych dokonały poszczególne państwa, czyli Stany Zjednoczone, Rosja, y, Anglia, Francja, potem Chiny, ostatnio Indie i Pakistan. Ale musimy pamiętać, że była jeszcze cała filozofia użycia tak zwanego pokojowego wykorzystania bomby atomowej, czy bomb, min atomowych. Na przykład, zarówno Amerykanie, jak i Rosjanie, używali wybuchów atomowych do budowy kanałów, do, budowy, do odwracania biegu rzek. Rosjanie zastosowali to na Syberii, no i jak zwykle bez badań wysadzili tam jakąś część, Syberia to jest wieczna zamarzlina. Doszło do roztopienia gruntu, powstało olbrzymie bagno, a nie rzeka. Amerykanie też to użyli kilkakrotnie takich min do wybuchów, do budowy kanału i szybko zaprzestali ze względu na zniszczenia, które występują obok. Dane dokładne mniej więcej z Hiroszymy mówią, że temperatura przy bombie uranowej była około 7000 stopni, że ciało ludzkie parowało, skóra się topiła tak jak plastik i zwisała e, po prostu z, z rąk czy pleców. E, ten epicentrum to był obszar około 200 metrów, ale śmierć ponieśli wszyscy, którzy mieszkali w około odległości około 1000 metrów od e, miejsca wybuchu bomby. Bomby, wybuch bomby wybuchały w powietrzu, gdy zasięg rażenia był dużo większy. Bomba plutonowa, która została puszczona później, miała około y, 15 tysięcy stopni Celsjusza przy dojściu do ziemi, czyli właściwie wszystko zmieniało się w parę. I, I narządy, nawet narządy ludzkie u tych zmarłych też wyparowywały. Bo tam była woda, woda się gotowała i to wszystko wyparowywało. Do 80-tych lat, jak mówiłem, Amerykanie nie pozwalali dokonywać żadnych badań czy leczenia tych ludzi, tylko sami się zajmowali ofiarami. Dane do dzisiaj nie zostały opublikowane, czyli tak naprawdę my nie wiemy, jak to, jak to leczyć. Po katastrofie w Czarnobylu ministerstwo wydało takie rozporządzenie, że w każdej wyższej szkole miał powstać przedmiot Ochrona przed promieniowaniem radioaktywnym. Yy, bardzo słuszna idea, idea, natomiast problem polega na tym, że my nie mieliśmy specjalistów. Na przykład na Politechnice Gdańskiej, yy, skrypty opracowywano na podstawie podręczników sowieckich z lat 50. Co było oczywiście wielotną bzdurą i żadnego efektu dać nie mogło. Wybuchy trwały tak naprawdę od 52 roku te testowe do lat do 74 roku. Podobno już w 64 roku podpisano jakieś międzynarodowe porozumienie o zakazie wybuchów w atmosferze. Nie było ono przestrzegane, chyba przez nikogo, dlatego że ostatnie wybuchy w atmosferze Amerykanie robili jeszcze w 86 roku. Wiemy to na podstawie wyłączenia całkowicie Radiotelekomunikacji na Hawajach. Przez trzy dni po takim wybuchu żadna telewizja, żadne przekazy satelitarne nie działały. Bo zniszczono sprzęt, który się znajdował i przekazywał te dane. Cała sprawa wybuchu po tych testów doświadczalnych praktycznie nie posiada uzasadnienia merytorycznego. Powstała obłędna teoria, tak zwana. Gwarantowanego wzajemnego zniszczenia, czyli wy macie 100 rakiet, to my też będziemy mieli 100 rakiet. Tak Wy nas zniszczycie, to my wam też odpalimy, też was zniszczymy. Zaprzestano tego w latach 90., a to z tego z powodu, że Amerykanie opracowali już pojazdy, nazwijmy to kosmiczne, które posiadają na swoim y, pokładzie broń. Już w latach 70. podpisano umowy międzynarodowe o zakazie utrzymywania jakiejkolwiek jakichkolwiek broni w kosmosie. To nie jest przestrzegane. W 2010 roku w maju wystrzelono pierwszy taki okręt bojowy w kosmos. W 2015 także w maju wystrzelono drugi taki okręt bojowy, który posiada broń laserową. Skutki tej broni mogliśmy dwa razy obserwować, właściwie trzy razy. W sierpniu y, były dwa takie wybuchy y, w tysiąc, tysiąc, 2015 roku i w styczniu 2016 był trzeci. Y, zniszczono fabryki broni y, konwencjonalnej w Chinach. Eksperci amerykański na y, portalu Veteran Today. Po analizie wszystkich danych stwierdzili, że to było właśnie wykonane za pomocą tejże broni znajdującej się w kosmosie. Czyli innymi słowy, zaprzestano testów atomowych czy doświadczalnych tylko dlatego, że posiadają już inny rodzaj broni, który jest ekonomiczniejszy w użyciu i bardziej precyzyjny powoduje straty, czyli nie mamy skażonego terenu, tylko konkretnie zniszczony dany obiekt, który nam przeszkadzał. Kolejną sprawą, która powodowała wycofanie się z tych wybuchów doświadczalnych w atmosferze była sprawa niszczenia ozonu jako warstwy chroniącej naszą kulę ziemską przed promieniowaniem UV, gdyż większość wybuchów dokonywano mniej więcej w połowie drogi między Afryką a Ameryką. I tam powstała pierwsza dziura ozonowa, o której wiadomo było w latach już 80., ale po zaprzestaniu w 86, był ten ostatni wybuch, warstwa ozonowa ulega, ulega, została odnowiona. Także cała nagonka na chremy ochronne, na okulary, które specjalnie dzieci miały nosić, była tylko i wyłącznie sprawą. Reklamy i oszukiwania ludzi poprzez wyłudzanie pieniędzy na sprzęt, który był do niczego niepotrzebny. Dodam tylko, że dziura ozonowa, czyli grubość warstwy ozonowej nad Afryką to jest około 150 Dapsonów, a nad Polską jest 380 do 400 Dapsonów, czyli w żadnym wypadku tutaj żadnej dziury nie było. Mimo to cała prasa i wszystkie. Instytucje rządowe namawiały ludność na konieczność używania kremów ochronnych czy stosowania okularów, rzekomo obawie przed szkodliwym działaniem promieniowania UV. Może jeszcze parę zdań na temat w ogóle stosowania, bo promieniowania jonizującego w tak zwanym cywilnym zastosowaniu. Otóż w latach 60 masowo stosowano do leczenia nowotworów, szczególnie u kobiet szyjki macicy, igieł radowych. Pamiętam to jeszcze, bo za moich czasów używano takich igieł. No i było to wierutne, że tak powiem, oszukiwanie tych kobiet. Igła radowa powinna być tak zbudowana, że tylko z jednego miejsca to promieniowanie wychodzi, reszta powinna być izolowana. Niestety tak nie było i igła na całej długości emitowała promieniowanie. Dodatkowo jakiś tam mniej do wykształcony osobnik stwierdził, że po każdym użyciu igły trzeba gotować, więc gotowało się te igły w zwykłych sterylizatorach, bo takich innych nie było, czyli w zwykłym garku, w dyżurce pielęgniarek, no i one wdychały ten radioaktywny gaz, który się z tych igieł wydostawał. Kobieta po włożeniu takiej igły powinna kilkanaście do dwudziestu godzin dłużej leżeć nieruchomo. Proszę mi znaleźć kobietę, która 20 godzin wytrzyma leżenia nieruchomego. Czyli innymi słowy, każde drganie, jak igła była włożona w ten sposób, to każda zmiana pozycji kobiety, poprawa, powodowała, że ten pikulec, czyli ta część, która emitowała najbardziej promieniowanie, zmieniała kąt ustawienia. To powodowało liczne poparzenia. Zarówno jelit, jak i naczyń y, biegnących tam, czyli tętnic. I znam takie przypadki właśnie nagłej śmierci 30 kilkuletnich kobiet z powodu krotoku, który powstał na skutek martwicy spowodowanej przez igłę radową. Oczywiście takich prac nie publikowano, bo te kobiety umierały najczęściej kilka miesięcy po y, wyjęciu tej igły. No i podawało się, że. Igła radowa wyleczyła tam raka, a to, że kobieta umarła w pół roku później z powodu krwawienia i powikłań, to już tego nikt nie notował, no bo jakże to? Nie można przecież dobrej metody no, źle oceniać. To samo się dzieje obecnie jeszcze, dlatego że wiadomo, że napromieniowanie wcale nie niszczy raka, tylko niszczy komórki najszybciej rozwijające się. Otóż w większości przypadków guz ulega otoczeniu fibroblastami, które są młodymi komórkami i one pierwsze niszczą. A zniszczone fibroblasty ułatwiają niejako wędrówkę komórek nowotworowych do różnych części organizmu, czyli do powstawania przerzutów. I w ten sposób zamiast wyleczyć raka, ułatwiamy mu przenoszenie się do innych narządów w tym organizmie, a tym samym przyspieszamy zgon jego. Udowodniono na podstawie olbrzymich statystyk, że czas przeżycia osoby, która jest poddana leczeniu czy chemioterapii, czy radioterapii wynosi średnio 3,5 roku, natomiast gdy tych metod się nie stosuje, to taki chory z nowotworem przeżywa 13,5 roku. Czyli, mi słowy, o wiele lepiej nie brać chemii niż Dać się manewrować i ginąć z powodu powikłań. To samo zresztą dotyczy mamografii. Badania udowodniły, że każda mamografia powoduje powstanie dawki kumulującej się, która może wywołać nowotwór. Innymi słowy, po 10 mamografiach mamy pewność, że u takiej kobiety w piersi nowotwór może powstać. Odradzam więc. Wykonywaniu mamografii, są inne metody, które doskonale potrafią to wykryć, a nie mają skutków ubocznych. Jakie są skutki tych, tych olbrzymich doświadczeń, które wykonywano w latach 60. 70. i nawet 80. jako testy atomowe, gdzie chłopcy w mundurach ćwiczyli się w odpalaniu kolejnych bomb atomowych? Otóż wiadomo, że taka bomba atomowa rozpowszechniała w atmosferze olbrzymią ilość substancji radioaktywnych. Zanim ta, sub, te substancje radioaktywne spadły na Ziemię, to mniej więcej trzykrotnie okrążały całą kulę ziemską. I jedynym filtrem, który to powodował, były nasze płuca. Oczywiście nie tylko nasze, zwierząt, na Ziemi i tak dalej. Jeżeli opad radioaktywny spadł na Ziemię, to szybkość penetracji w głąb była taka, że mniej więcej 4 do 5 cm rocznie, opadał w głop. No, ale potem przychodziła orka i to się znowuż odwracało do góry, czyli praktycznie cały czas pierwiastki radioaktywne były w tej warstwie, którą y, korzenie roślin pobierały substancje odżywcze. Innymi słowy, przechodziły spokojnie do pożywienia. No i mamy dowód po Czarnobylu, kiedy minister, y, główny inspektor sanitarny, generał Bączek chyba, Zmienił błyskawicznie z jednej nocy na drugą yy, wielkość dopuszczalną skażenia z 50 becquereli na litr do 1000 becquereli na litr. Mało tego, zabronił podawania wartości, tylko miano podawać ilość próbek, które przekraczają 1000 becquereli. Czyli jak miała 980, to już jej nie podawano, no bo była poniżej 1000, więc yy, nie można było podawać. Efekt jest tego taki, że my do dzisiaj nie wiemy, Jaką ilość substancji radioaktywnych otrzymała polska ludność w okresie po Czarnobylu, czyli 1986 87 Nieprawdą jest, że dach założono tam po dwóch czy trzech miesiącach i promiewanie przestało istnieć. Rozmawiałem bezpośrednio z dowódcą piątej zmiany, jakby to nazwać, Czarnobylców, jak oni ich nazywali, czyli grupy rekonstrukcji rekonstruującej czy ochraniającej Czarnobyl, budującej ten dach, i on stwierdził, że dopiero w połowie grudnia przywieźli dach, który założono na y, szkielet tej obudowy rozwalonego reaktora. Czyli od y, właściwie no powiedzmy ostatnich dni kwietnia przez cały maj do grudnia to promieniowanie radioaktywne ulatniało się. I docierało do Polski. Największe ok natężenie czy skażenie było w Wrocławiu, na przykład 3 maja, 1 maja, kiedy pochody pierwszomajowe przymusowo robiono w całej Polsce. Pamiętam, że jeden z kolarzy, który nie chciał brać udziału w wyścigu, został zdyskwalifikowany. Także nie ma w tej chwili za wyjątkiem raportu opracowanego przez Gdańskie Towarzystwo Naukowe w 1990 roku, którego jestem redaktorem prowadzącym, żadnego innego opracowania wiarygodnego, które zostało w Polsce wydane. Raport Szałajdy jest to raport polityczny, który podaje takie bzdury jak to, że najlepszym sposobem monitoringu promieniowania radioaktywnego to są komputery typu Amstrad, czyli maszyny do pisania, inteligentne maszyny do pisania. I taki był poziom y, pracowników atomistyki y, w latach 80. Ten opad radioaktywny, przechodząc przez nasze płuca, powoduje odczyn zapalny. Na czym polega problem? Otóż cząstka radioaktywna może się zatrzymać tylko w górnych drogach oddechowych, czyli tak naprawdę tylko w nożdżach. Potem jak wpada w dół do tchawicy, czy do oskrzylików, nie ma już mechanizmu żadnego, który by ją wyrzucił na zewnątrz. Innymi słowy, ta energia, którą ta cząstka posiada, niszczy znajdujące się komórki. W pierwszej warstwie komórki zostają zniszczone, czyli jest nekroza, jest owrzodzenie. Natomiast kolejne warstwy mogą ulec takiemu uszkodzeniu, że następuje zmiana DNA i powstaje guz nowotworowy. I stąd mogą być wcale nie przerzuty, tylko w tym, u tego samego osobnika w równym, różnym czasie mogą się rozwijać guzki, które później na zdjęciach radiologicznych wyglądają jak kolejne yy, guzy nowotworowe. I teraz ciekawostka. Otóż zaobserwowano, że u palaczy jest zdecydowanie mniej nowotworów niż u osób niepalących. Wytłumaczenie tego jest stosunkowo proste. U palaczy dochodzi do przewlekłego nieżytu oskrzeli i rannego odkrztuszania. Czyli ta wydzielina, która się znajduje w oskrzelach, zostaje rano wyrzucona na zewnątrz, a z nią także pierwiastki radioaktywne, które wniknęły do naszego Układu oddechowego. Natomiast niepalący, niestety nie posiadałem takiego mechanizmu samoobrony, w związku z tym, jak cząstka radioaktywna wniknie do układu oddechowego, no to jest tak długo, aż ten człowiek nie umrze. W latach 90. przeprowadzaliśmy badania próbek materiału pobranego z zwłok osób, które zmarły z powodu nowotworów i tych, które zmarły z powodu wypadków czy zawału serca i okazało się, że wszystkie osoby, które zmarły z powodu nowotworów, miały zdecydowanie większą koncentrację radionuklidów, głównie cezu, bo my cez badaliśmy, w takich narządach jak jądra, nerki czy wątroba, aniżeli osoby, które zmarły z powodu zawału serca. To jest właśnie raport, który został opracowany przez Gdańskie Towarzystwo Naukowe w roku 92 którego jestem redaktorem prowadzącym. I tutaj znajduje się także rozdział poświęcony katastrofom w zakładach nuklearnych, o których się nie mówi, a także konsekwencjom działalności elektrowni jądrowych na otoczenie, czyli na środowisko. Otóż nie jest prawdą to, co podano, że była tylko jedna katastrofa w Czarnobylu. Już o wiele wcześniej, w 1953 roku, była Pierwsza duża katastrofa u Sowietów w regionie majak. Wybuchły rzekomo odpady radioaktywne gromadzone na hałdach, które skaziły teren ponad 100 km kwadratowych, i ludność do dzisiaj cierpi z tego powodu. W 1957 roku była katastrofa Łęńskiej, katastrofa była tak wielka, że zmieniono nazwę tej miejscowości na Serafield. Żeby wymazać to negatywne dla energetyki jądrowej wydarzenie. W 1979 roku była katastrofa w elektrowni Trimae Island. Także doszło do stopienia rdzenia, czyli nie jest prawdą, że tylko w elektrowni atomowej w Czarnobylu doszło do stopienia rdzenia. Do stopienia rdzenia doszło zarówno w Windskill, jak i Trimae Island, jak i później w Fukushimie. Najłatwiej manipulację lobby atomowego można przedstawić na podstawie właśnie Fukushimy, gdzie zarówno przyczyna tej katastrofy jest fałszowana, bo się podaje, że to trzęsienie ziemi powodowało tą katastrofę, a wszystkie zdjęcia, które pokazują zarówno elektrowni w Fukushimie, jak i całego regionu, jednoznacznie wykluczają możliwość. Trzęsienia ziemi, dlatego że wszystkie samochody na parkingu stoją tak samo jak przed, czyli na normalnym parkingu. Nie są poruszone, nie są przesunięte. Rurociągi, które mają kilkaset metrów długości, nie są nawet pogięte. Kable nie są pozrywane, więc na pewno to nie było trzęsienie ziemi. Woda, która tam dochodzi, zalewa zaledwie około 10-15 cm kół, czyli też nie powódź była powodem. Katastrofy. Większość zdjęć, które nasza prasa pokazuje dotyczących katastrofy w Fukushimie, odnosi się do miasta Sendai. Miasto Sendai jest około 80 km bok od Fukushimy, czyli innymi słowy. Była jakaś powódź, jakieś tsunami, które zalało miasto Sendai. Fala miała wysokość około 6-5 metrów, nie więcej. Natomiast w Fukushimie siła, która ewentualnie tego trzęsienia ziemi wynosiła około 3 w skali Richtera, pół, czyli w żadnym wypadku nie mogła spowodować katastrofy, ponieważ Mark 4, czyli ten reaktor był budowany w Fukushimie, miał zagwarantowaną odporność na wstrząsy powyżej 7 w skali Richtera. Innymi słowy, w żadnym wypadku bo to jest około tysiąca razy większą energię do zniszczenia niż energia, która rzeczywiście była tam notowana. Innymi słowy, nie ma wyjaśnienia do dnia dzisiejszego, co spowodowało zniszczenie dwóch reaktorów całkowite, a dwóch częściowe. Teren aż do Tokio jest skażony. Herbatę, którą się z tamtych rejonów sprzedaje, jest skażona. Jeżeli by doszło do stopienia całkowitego rdzenia, czyli przebicia się rdzenia do jakiejkolwiek warstw wodonośnych, to siła wybuchu może rozproszyć pozostałą część rdzenia no, o skutkach nie dających się przewidzieć. Mark IV to były reaktory General Electric, budowane w tak... Bez wyobraźni, jak gdyby, dlatego że składowisko odpadów budowano na kopule reaktora. Czyli, jak gdyby, pierwsze piętro to był reaktor, a na drugim piętrze znajdowało się, znajdowało się składowisko odpadów. Czyli, jak reaktor wybuch, to składowisko odpadów szło w powietrze i zanieczyszczało cały teren. Od tego czasu, bo to jest konstrukcja z lat 60. Konstrukcja ta nie uzyskała zgody na budowę w Kalifornii, bo on był pierwotnie przeznaczony dla Kalifornii, właśnie ze względu na trzęsienia ziemi. I w związku z tym, że Japonia jest i Niemcy, to są dwa ostatnie kraje, które są pod okupacją amerykańską od 1945 roku, no, muszą i musieli je wybudować. To samo dotyczy uńskiej. Winskiej był 1957 rok, doszło do wybuchu stopienia rdzenia. Jak wykazały to badania przeprowadzone w latach 90., białaczka u dzieci, choroby tarczycy wzrosły wielokrotnie. Badania niemieckie, też z lat 90., pokazują, że w promieniu 30 do 40 km, zarówno białaczka, jak i choroby tarczycy są kilkanaście razy większe niż średnia w terenach, gdzie elektrowni jądrowych nie ma. Jeszcze większe czy groźniejsze skutki działania energii promieniowania nierzyńcego, pokazują badania tak zwanych weteranów bomby atomowej. Otóż, Brytyjczycy do swoich testów nuklearnych użyli 32 tysiące młodych ludzi. Amerykanie 248 tysięcy. Francuzi około 30 tysięcy. Rosjanie prawie pół miliona. Rozmawiałem bezpośrednio z ofiarami kazachstańskich wybuchów. Semipalatyńsk jest w Kazachstanie, po jednej stronie granicy, a po drugiej granicy, stronie granicy z Chinami, znajduje się polegion chiński. Rosjanie wysadzali swoje bomby atomowe jak wiatr wiał w kierunku Chin, a Chińczycy w odwecie wysadzali swoje bomby atomowe jak wiatr z Chin wiał do Rosji. Opowiadano mi y, okropne zdarzenia, gdzie nie informowano nigdy tej ludności miejscowej, że jakiś tam wybuch będzie. W związku z tym ludność na polach, dzieci na boiskach. Był wybuch, widzieli jasną plamę, która gdzieś tam się pokazywała, a następnego dnia szczególnie kobiety to one bardziej przeżywały budziły się bez włosów. Wszystkie włosy zostawały na poduszkach czyli tak silne było promieniowanie na tych polach, gdzie rzekomo bezpiecznie mogły uprawiać bawełnę. Większość krajów na świecie właściwie wszystkie odstępują od budowy elektrowni jądrowych. W ciągu tylko 5 lat, od 2010 do 2015 produkcja energii spadła z 2600 t -t -t godzin do 2300. Liczba reaktorów zmalała o ponad 60 w ciągu ostatniej dekady. Praktycznie za wyjątkiem krajów takich jak kraje dermoludu, to nikt nie buduje już elektrowni jądrowych. To się po prostu nie opłaca. Nam się nie mówi, że co 4-5 lat elektrownia musi przejść remont, który kosztuje około 5 miliardów dolarów. Każdy następny remont oczywiście kosztuje więcej. O tym się nie mówi, tego się nie podaje w kosztach. Koszt budowy 1000 y, kW y, wzrósł z 1000 dolarów do 8000 dolarów. Y, 43 reaktory, zostały, ich budowa została zatrzymana. Nie opłaca się budować. Średni czas budowy wynosi ponad 10 lat, a tak naprawdę w tej chwili dochodzi do 20 lat. Ze względu na zmieniające się warunki bezpieczeństwa, jak i liczne błędy. Przypadkiem y, takim typowym jest Anglia i Finlandia, która buduje, Francuzi i y, Anglicy, którzy tam budują, już od chyba. 5 lat czy 6 lat jest, opuź, wynosi opóźnienie. Francji, Francuzi muszą się wycofać prawdopodobnie z Anglii, z budowy elektrowni atomowej, ponieważ czas został wielokrotnie przekroczony i zaczynają się kary za yy, opóźnienie. Natomiast koszt w związku z tym jednego kilowata znacznie wzrasta. W Polsce to jest dobry przykład elektrownia według planu grupy ekspertów z 2005 roku nie miała być podjęta aż do 2030 roku. Po dojściu PiSu do władzy w 2007 roku od razu zaczęto od nowa plany budowy elektrowni jądrowej wprowadzać, no i mija od tego czasu 10 lat i nawet nie zdążono opracować koncepcji i miejsca lokalizacji. Kilka afer już się okazało, że wyszło. Czyli innymi słowy, jest to doskonały środek okradania społeczeństwa, bo koszty są bardzo duże. Oni sobie liczą zarówno za, na, za pensję, za wynagrodzenie, jak i tam inne e, dodatkowe o wiele więcej niż wynosi średnia, e, średnie wynagrodzenie pozostałych w Polsce. Na przykład y, szef tej instytucji dostawał ponad 110 tysięcy miesięcznie, nie będąc ani fizykiem, ani technikiem, ani w ogóle nie mającym nic wspólnego z budową elektrowni jądrowych. Także jest to po prostu sposób na okradanie społeczeństwa, y, zaakceptowany w jakichś tam kręgach partyjnych i po cichutku y, pieniądze, które my musimy płacić jako podatnicy, są przekazywane do prywatnych kieszeni takich ludzi. Czy te badania mają sens? Na pewno jakiś mają, tylko musimy to zawsze traktować w fazie eksperymentu. Czyli musimy umieć rozdzielić eksperyment i dopiero po którymś kolejnym eksperymencie będziemy wiedzieli, czy to ma jakiś sens, czy to można praktycznie zastosować, czy to się nie opłaca. Nigdy nie można w nauce mówić bez eksperymentu, bez sprawdzenia, czy coś jest korzystne dla danej społeczności, czy nie jest korzystne. Natomiast bez przeprowadzenia badań, od razu nastawianie się na um, techniczną realizację jakiegoś cudownego pomysłu jest oczywistą bzdurą. Przecież, jeżeli jeden wybuch kosztuje 100 milionów dolarów, a tych wybuchów było ponad 3000, no to proszę zobaczyć, ile społeczeństwo czy mieszkańcy Ziemi stracili na wygłupie paru cwaniaków y, związanych z przemysłem wojskowym. Przecież rzucenie bomby na Hiroshima i Nagasaki nie miało innego znaczenia, jak tylko tuszowanie olbrzymich, mal, olbrzymich malwersacji armii amerykańskiej. Wydano na budowę bomby atomowej około 3 do 5 miliardów ówczesnych dolarów. Pracowało tam 400 tysięcy ludzi przy tej produkcji. I praktycznie do maja 1945 roku nie opracowali bomby. Więc w pewnym momencie by się ludność zaczęła pytać, co to znaczy kongres na przykład, czy Senat, co się stało z pieniędzmi. 5 miliardów dolarów ówczesnych, to no nie wiem, ale chyba z 500 miliardów obecnych. I cisza. W związku z tym zrobiono wybuch i w ten sposób wszyscy się mogli przekonać, że no jak to, wydaliśmy celowo, bo wybuch miał miejsce. W Rosji jeszcze gorzej, bo w Rosji nikt się nie pyta społeczeństwa, na co idą pieniądze. Podobnie zresztą w Polsce. Proszę zauważyć, że grupa ludzi, która zajmuje się fizyką jądrową i potem przechodzi na atomistykę, praktycznie działa jak gdyby na granicy prawa, dlatego że te granty są przekazywane z pieniędzy podatników w sytuacji, kiedy 30% dzieci np. w Podlasiu czy tam gdzieś w Rzeszowskim jest niedożywionych i nie jada rano siadań. No to jaki jest sens wyrzucania pieniędzy w atom, kiedy nie mamy chleba? Podobnie wygląda sprawa zresztą innych. Kolejki trzyletnie na operację zwykłą. Bo rzekomo NFZ nie ma pieniędzy. Jak to możliwe? Mamy 100 tysięcy miesięcznie dla faceta, który się zajmuje rzekomo atomem, a nie mamy na operację, która kosztuje 15 tysięcy? Zresztą cała sprawa pożyczek, które rząd, kolejne rządy od, od gierka pobierają, nie ma żadnego uzasadnienia prawnego. Przecież w Polsce jest system taki, że sejm decyduje o budżecie, wielkości budżetu, a rząd może tylko wykonywać polecenia sejmu. Natomiast z pożyczkami jest sprawa zupełnie inna, dlatego że rząd nagle podpisuje jakąś umowę, pobiera jakieś tam pożyczki. A Sejm nie dostaje nawet rozliczenia, na co te pożyczki zostały przekazane. Proszę zauważyć, za gierka agenta Komiternu, czyli Międzynarodówki Komunistycznej, czyli agenta y, Obcego Wywiadu, pożyczyliśmy 10 miliardów dolarów. No i faktycznie można powiedzieć, zbudowaliśmy tą magistralę kolejową, port północny, czy hutę Katowice. Ale już. Pan Jaruzelski, znowuż związany z wywiadem obcego kraju, pobrał 20 miliardów dolarów. I nikt nie wie, na co te pieniądze poszły. Potem było już tylko gorzej. Pan Marcinkiewicz w ciągu 6 miesięcy pobrał 67 miliardów dolarów. I na co on je wydał? Przecież nigdzie nie ma żadnego rozliczenia. Pan Tusk. Przez 8 lat pobrał podobno 400 do 500 miliardów, czyli miała być biała księga zaraz po przejęciu z rządów przez PIS, i do dzisiaj nie ma i w ogóle już nikt nie mówi o tym, ile pieniędzy rzekomo pożyczono. No jeżeli pożyczono, to na co się musiało wydać. Ale jeżeli budżet polski to jest około 300-350 miliardów, a tutaj nagle bierze się pożyczkę, która ma 500 miliardów, czyli 2 biliony, czyli 7 razy prawie więcej, to co wybudowano za te, za, tą pieniądze i, za te, pieniądze i z jakiej, y, gdzie one poszły? Bo przecież to jest jak gdyby siedmiokrotnie większy budżet niż Sejm przeznacza. Y, za rządów pisu, y, Pan Kaczyński pobrał podobno 375 miliardów pożyczki. Wszystko jedno dolarów czy, czy euro. No to znowu 300 razy 4, to jest 1 200 miliardów. No a nie znamy żadnej inwestycji, która w tym czasie powstała. To gdzie przeznaczono te pieniądze? Pan Marcinkiewicz przez 6 miesięcy swoich rządów, jak mówię, pobrał 67 miliardów, no i potem rzekomo został pracownikiem jakiegoś banku, nauczyciel fizyki. Jaki to ma związek? Także pieniądze, które powodują zadłużenie kolejnych pokoleń, Właściwie nie ma żadnego dowodu, że one kiedykolwiek do Polski dotarły. I proszę zauważyć, że nikt, ani publicyści, ani ym, opozycyjna partia nie wspomina o tym. Wszyscy rzekomo podpisują jakieś listy, że pożyczki wpłynęły i na tym się kończy sprawa. No to również dobrze można powiedzieć, że za te pożyczki wybudowano jakieś tam lodowiska na, na Księżycu. Społeczeństwo nic z tego nie miało. I w ten sam sposób to pod pretekstem budowy elektrowni atomowej kolejne pieniądze, które nie wiadomo gdzie giną.